Witajcie w kolejnym wydaniu Inwazji Pogan. Wschodnia medytacja to religijna praktyka, która przeniknęła do wielu głównych nurtów życia amerykańskiego społeczeństwa. Choć niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że taki właśnie cel przyświecał grupie hinduskich mistyków już ponad 100 lat temu. Właśnie w XIX wieku z Kalkuty, stolicy czarnej magii w Indiach, przybył Parahamsum Mahabisagi, pełen entuzjazmu reformator jogi. Celowo zmienił formułę swojej starożytnej praktyki religijnej, by łatwiej ją było zaakceptować umysłom z Zachodu. Od tamtej pory bardziej nowoczesne naukowe podejście, agresywnie propagowane przez głównych guru i ich uczniów, zakorzeniło się w amerykańskiej świadomości. Oryginalnie joga i medytacja były technikami przeznaczonymi wyłącznie dla ludzi starszych, zbliżających się do kresu życia. Odpowiednia pozycja ciała, monotonne skandowanie i medytacja pomagały nawiązywać kontakt z hinduskimi bóstwami, które podobno miały ich przeprowadzać w następny etap reinkarnacji. Medytujący miał kontrolować rytm serca oraz oddechu, jednocześnie psychicznie odcinając się od bodźców z zewnątrz. Podobno dzięki temu przejście w śmierć miało być łatwiejsze i mniej traumatyczne. To prawdziwa ironia, że starodawna technika, która miała starszym hindusom pomagać w śmierci, teraz ma gwarantować energicznym, młodym biznesmenom, sportowcom, a nawet dzieciom zdrowszy tryb życia. Obecnie joga i medytacja są reklamowane jako ćwiczenie likwidujące stres i zmartwienia oraz pozwalające uciec od zamętu codziennego życia. Uznaje się, że obniżają ciśnienie krwi oraz uwalniają od ubóstwa i cierpienia, zapewniając dobrobyt oraz świetne zdrowie. Joga i medytacja zostały wdrożone do różnych dziedzin medycyny. Wiele dużych korporacji zmusza pracowników do tych praktyk w nadziei na zwiększenie ich wydajności. Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pracowników Pentagonu zachęca się do medytacji przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wielokrotnie zdarza się też, że uczniowie szkół publicznych zmuszani są do udziału w hinduistycznych praktykach, mimo oficjalnej rozdzielności kościoła i państwa. Niebezpieczeństwo tkwi w fakcie, że mimo ładnego opakowania, mimo pozornych korzyści, wbrew temu, co się powszechnie twierdzi, medytacja pozostaje tym, czym była początkowo – religijną techniką nawiązywania kontaktu z ciemną stroną duchową. W naszym programie zadamy pytanie, czy wschodnia medytacja stanowi remedium na bolączki Zachodu, czy też jest drogą łudy. India, kraj tajemnic. Siódmy co do wielkości i drugi pod względem zaludnienia na świecie. Posiada bogate zasoby naturalne i wydajną siłę roboczą. Jednak jego mieszkańcy należą do najuboższych i najbardziej cierpiących na świecie. Miliony Hindusów cierpią z powodu niedożywienia, chorób i biedy. Są apatyczni, ponieważ religia nakazuje im być obojętnymi obserwatorami, nie zwracającymi uwagi na wyniszczający styl życia, który ich zniewala. Na studiach byłem członkiem organizacji pomocy społecznej. Robiliśmy co w naszej mocy, by pomóc mieszkańcom wsi. Dżentelmen, który był szefem wydziału Hindi, zapytał nas, dlaczego to robicie? Tych ludzi ze wsi, chorych czy biednych, spotkał taki los, ponieważ uczynili coś złego w poprzednim życiu. Niezależnie od tego, co dla nich zrobicie, jeśli zapobiegniecie ich cierpieniu w tym życiu, to i tak będą musieli go doświadczyć w przyszłym wcieleniu. Marnujecie tylko czas.
To część świata iluzji, a celem jest odsunięcie się i wyizolowanie od niego. Nie ma więc żadnych akcji społecznych, współczucia czy potrzeby, by sprawiedliwości stało się zadość. Wręcz przeciwnie. Jeśli robi się coś podobnego, to często igra się z karmą człowieka. Wierzą, że kiedy człowiek cierpi, to taka musi być jego karma, ponieważ uczynił coś bardzo grzesznego w tym lub poprzednim życiu, więc nikt mu nie współczuje. Uczono nas, by ignorować potworną, nieznośną biedę i cierpienie w Indiach. Dzień i noc przy bramie ashramu tłoczą się żebracy. Dzieci głodują i mieszkają w ciasnych chatach, otaczających to, co mieni się religijną wspólnotą. To odrażająca sprzeczność, ale większość z nas nie zauważała tego. W ogóle nas to nie martwiło. Uważamy, że przyczyny cierpienia leżą w naszym wnętrzu, dlatego żeby pomóc ludziom doświadczyć spokoju wewnętrznego, prowadzimy kursy medytacji. Próbują uciec przed cierpieniem, znieczulając się na emocje i współczucie poprzez medytację. Choć Hindusi starają się przekonać samych siebie, że cierpienie istnieje tylko w ich umyśle, jest iluzją. Maya, jak je nazywają, równocześnie wierzą, że muszą cierpieć ciągle od nowa, ponieważ są skazani na nieustanne powroty na Ziemię przez reinkarnację. Wszyscy guru na Zachodzie, jakich znam, nauczają o reinkarnacji. To kluczowa doktryna hinduizmu. Reinkarnacja oznacza śmierć i powrót do świata w tej lub innej postaci. Hare Krishna wierzą w wędrówkę dusz, jak wolą to nazywać, przechodzenie z ciała do ciała. Nasze ciało fizyczne nie jest wieczne, ale dusza jest. Więc tak jak kierowca musi zmieniać samochody, my musimy zmieniać ciała. Gandhi mówił, że reinkarnacja jest brzemieniem zbyt ciężkim do uniesienia, jednak na Zachodzie przyjmuje się ją entuzjastycznie w rozcieńczonej formie jako część nowatorskiej mieszanki hinduizmu i zen-buddyzmu, zakamuflowanego terminologią psychologiczną. Ta religia New Age jest propagowana przez tysiące światowych sieci i setki zgrupowań takich jak Festiwal Ciała i Ducha, odbywający się w Los Angeles. To zachodnia wersja indyjskiego Kumbh Mela, promująca tych samych guru oraz różne praktyki od astrologii i chiromancji po wróżenie z kuli. Uzdrawianie i medytacje. Festiwal, teraz już międzynarodowy, po raz pierwszy został zorganizowany w Londynie w roku 1977 przez Grahama Wilsona. Zinterpretował on reinkarnację w stylu New Age jako ewolucję na wyższy poziom gatunku ludzkiego. To nie jest tak, że indywidualna dusza reinkarnuje się w nowym ciele za każdym razem, ale istnieje zbiorowa świadomość dusz, dlatego uważam, że mamy dostęp do o wiele większej ilości informacji, niż nam się zdaje. Zauważyłem, że w świecie zachodu reinkarnacja stała się modna, jednak w Indiach w ogóle i ogólnie w Azji reinkarnacja nie jest modą, lecz formą kary. W samym hinduizmie reinkarnacja uważana jest za okrutny koncept. Celem religii hinduistycznej jest znaleźć sposób ucieczki z tej niekończącej się niewoli życia i śmierci, a metodą wydostania się z tej beznadziejnej pułapki ma być uprawianie jogi. Do hinduskiego boga Shiva, nazywanego Yogeshvara, co znaczy pan jogi. Nauki dotyczące jogi znajdują się w kilku najważniejszych pismach hinduizmu. Krishna, jeden z wielu hinduskich bogów, był orędownikiem jogi. Również w Gita yoga jest wspominana jako jeden z głównych sposobów osiągnięcia zbawienia. Podstawowym znaczeniem tego słowa jest powściągać, łączyć. Celem hindusów jest połączenie z Brahmanem. Brahman to hinduistyczna koncepcja Boga, wieczny absolut. Dave Hunt jest znanym na świecie ekspertem w dziedzinie kultów oraz autorem ponad 12 książek na temat wschodniego mistycyzmu, zjawisk paranormalnych, kultów i okultyzmu.
Poprosiłam go, by podzielił się z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi wschodnich religijnych koncepcji, medytacji, reinkarnacji oraz karmy. Karma oznacza, że zbierzemy to, co posialiśmy. Jeśli w tym życiu jako mąż biję żonę, to w przyszłym życiu będę żoną bitą przez męża, co oznacza, że wówczas mój mąż w następnym życiu powróci jako bita żona i tak dalej. Jeśli jestem mordercą, będę musiał stać się ofiarą mordercy, co znaczy, że ten, kto mnie zamorduje, też będzie musiał być ofiarą mordercy. Zatem karma nie rozwiązuje problemu zła, lecz go podtrzymuje. Natomiast Biblia twierdzi coś przeciwnego. Owszem, cierpimy w konsekwencji naszych złych czynów, ale z rąk sprawiedliwego Boga, który zabezpieczył nas na wypadek naszych grzechów, posyłając swojego Syna, by za nie umarł. Jeśli przyjmiemy Jego zapłatę za to, na co zasłużyliśmy, otrzymamy odpuszczenie. Biblia więc oferuje rozwiązanie problemu zła, a karma, moim zdaniem, nie. Gandhi nazwał reinkarnację zbyt ciężkim do uniesienia brzemieniem. Jednak obecnie ponad 60% ludzi na Zachodzie wierzy w nią. Czemu ta koncepcja wydaje się im tak atrakcyjna? Tak jak pani wspomniała, Gandhi uważa to za nieznośne brzemię i karę. Na wschodzie ta koncepcja jest popularna, a na zachodzie wyidealizowana. Ludzie wyobrażają ją sobie jako pewnego rodzaju ucieczkę, dzięki której unikną kary Bożej. W Biblii jest napisane, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie chcą stanąć przed sądem Bożym, wolą wierzyć, że będą mieli możliwość wrócić na ziemię i mieć kolejną szansę. Myślę, że to z powodu niezrozumienia ludzie pragną reinkarnacji. Pamiętam pewnego młodego człowieka, chrześcijanina, który przyszedł do mnie i powiedział, że wierzy w reinkarnację. Chyba chciał mną wstrząsnąć. Zapytałem, a wiesz coś o reinkarnacji? O tak, odrzekł. W następnym życiu mogę być robakiem albo drzewem. Spojrzałem na niego i powiedziałem, to nie do wiary. Nie chcesz pozwolić, żeby Jezus Chrystus prowadził cię przez życie i rozwiązał problem grzechu, a potem zabrał cię do nieba. Za to poddajesz się jakiemuś bezosobowemu prawu karmy, które przemieni cię w robaka lub w drzewo? Chyba jesteś szalony. Trudno uwierzyć, że ludzie przyjmują coś takiego, ale najwyraźniej sądzą, że unikną w ten sposób sądu Bożego. Czy może pan wyjaśnić cel jogi w kontekście reinkarnacji? Hindusi mówią o kole reinkarnacji, które kręci się bez końca, a jedyną ucieczkę stanowi joga. Kto tak powiedział? Kto to udowodnił? Tak naprawdę to nie działa. To nie ma żadnego sensu. Jeśli muszę cierpieć za swój grzech, jak mogę uniknąć kary w prawie karmy, przechodząc w inny stan świadomości i uświadamiając sobie, że jestem Bogiem? To złudzenie myśleć, że jestem Bogiem i że to jakoś zneutralizuje prawo karmy. Ale tego uczy się ludzi, że poprzez jogę można uciec od koła reinkarnacji, od konsekwencji prawa karmy. Kiedy ludzie zaczynają zajmować się praktykowaniem jogi czy technikami redukcji stresu, czy sądzi pan, że świadomie podejmują decyzję, by zaangażować się w religię wschodu? Niektórzy mają świadomość, że angażują się w coś, co przyszło ze wschodu. Prawdopodobnie nie kojarzą tego z hinduizmem. Maharishi Mahesh Yogi, jak pani wie, z rozmysłem kłamie. Twierdzi, że to nie ma nic wspólnego z religią, że to teoria czysto naukowa. W rzeczywistości to hinduizm wprost z hinduskich Ved. Nie zawsze nazywa się to jogą, choć ta nazwa często pojawia się w chrześcijańskich stowarzyszeniach młodzieży w Ameryce. Ale ludzie nie uważają tego za religię, więc nie można powiedzieć, że świadomie angażują się w hinduizm. Uważają, że dbają o zdrowie, a tymczasem to hinduizm. Myślą, że interesują się nauką, a tymczasem to religia.
Czy może nam Pan opowiedzieć o metodach praktykowania medytacji we współczesnym społeczeństwie? Musimy się cofnąć w przeszłość i przypomnieć sobie, że chodzi w tym wszystkim o inwazję pogan. Apostoł Paweł podaje definicję poganizmu w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym. Jest to oddawanie czci stworzeniu, a nie stwórcy. To próba odnalezienia prawdy i rozwiązania wewnątrz, w stworzeniu wokół mnie, we mnie samym, w mojej świadomości. Jest to każdy system zachodniego świata, który próbuje manipulować rzeczywistością poprzez wejście do wewnątrz, poprzez ten zmieniony stan świadomości. Mogą to być techniki motywacyjne w świecie biznesu, podkreślające wagę siły umysłu, pozytywnego myślenia, wizualizacji, rozwoju swojego potencjału. Cały ruch dotyczący ludzkiego potencjału oparty jest na tych samych założeniach co joga i reinkarnacja. Ten trend jest wszechobecny. Na przykład w świecie sportu, gdzie sportowcy próbują osiągnąć nadludzką siłę poprzez moc umysłu, stworzyć nową rzeczywistość i stać się bogami. To dosłownie kłamstwo węża z raju, twierdzącego, że człowiek może stać się Bogiem i że ta siła w nim drzemie. To jest obecne w medycynie, w metodach leczenia. Zdaje się, że nawet w Pentagonie mają klub medytacyjny kierowany przez Eda Winchestera, któremu wydaje się, że osiągnie pokój przez medytację, że otoczy świat psychiczną tarczą pokoju. W ortodoksyjnym hinduizmie joga i medytacja to istotne religijne rytuały mające na celu stymulację mocy okultystycznych koniecznych do procesu reinkarnacji. Jednak większość ludzi uprawiających te techniki nie ma pojęcia o ich źródłach i zagrożeniach. W dalszej części naszych badań przeprowadzimy analizę różnych typów jogi i medytacji, które sprzedaje się obecnie na Zachodzie. Joga w zachodniej formie stanowi centralny element ruchu New Age, który zaadoptował podstawowe wierzenia i cele hinduizmu. Mimo pozornej różnorodności oraz setek rywalizujących ze sobą szkół jogi, wszystkie jej formy pochodzą z Indii i prowadzą do okultyzmu, ale większość mieszkańców Zachodu nie jest tego świadoma. Techniki jogi obejmują ćwiczenia oddechowe i zdolności psychiczne, nazywane siddhi, rytmiczne skandowanie, znane jako mantra, oraz rozmyślne kultywowanie czarnej magii, zwane tantrą. W trakcie długich podróży po Indiach napotkałem wielu ludzi z Zachodu, którzy przeszli na hinduizm i zostali uczniami guru w rezultacie zwykłych, prostych zajęć z jogi. Joga jest pod wieloma względami sednem hinduizmu. Nie ma hinduizmu bez jogi, ani jogi bez hinduizmu. Choć istnieje wiele typów jogi, najbardziej znany na Zachodzie często uchodzi za ćwiczenia fizyczne i nazywany jest Hatha Yoga. Obiecuje psychiczne i fizyczne zdrowie i rzadko kto naucza o jego hinduistycznych korzeniach i celu, jakim jest połączenie z Brahmanem. Ellen wierzy, że Raja Yoga, czy yoga umysłu, jest najwyższą formą hinduizmu. Raja Yoga jest formą medytacji, podczas której dusza zaczyna rozumieć siebie samą z pełną jasnością i osiąga połączenie z najwyższym bytem. Raja oznacza królewskie, a yoga połączenie, więc łączy się z najwyższym bytem. Dzięki jodze staje się panią samej siebie, mojego umysłu i mojego życia. Johanna Michelson, była tancerka jogi i asystentka chirurga czwartego wymiaru, opowiedziała o swoich doświadczeniach z okultyzmem w książce Piękna strona zła.
Innym określeniem mantry może być urok czy rzucanie czaru, jak kto woli. Polega to na tym, że słowo, fraza czy imię demona powtarzane jest ciągle na nowo, żeby wprowadzić człowieka na taki poziom wibracji, który zwróci uwagę istoty przyzywanej i wywoła zamierzony efekt. Dokładnie to samo robią wiedźmy i tak zwani czarownicy, rzucając zaklęcia. Zawsze nam mówiono, że to tylko pozbawione znaczenia dźwięki, nie mające nic wspólnego z bogami hinduizmu. Ale za każdym razem skandowaliśmy imię hinduskiego boga. Mantra brzmi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. 108 mantr to jedna runda, trzeba ją powtarzać 16 razy dziennie, co oznacza 2 godziny i jest minimum wymaganym przez guru. Czasami nazywa się to techniką hipnotyzującą lub praniem mózgu, ponieważ gdy tylko masz problem albo bierzesz udział w jakiejś konfrontacji, wycofujesz się w bezpieczną przestrzeń mantry, zamiast ten problem przeanalizować. George Harrison z zespołu The Beatles wywołał powszechną akceptację mantry przez piosenkę My Sweet Lord, w której zawarł wołanie do hinduskiego boga Hare Krishna obok biblijnego zawołania Alleluja. Wyznał, że zrobił to celowo, by pokazać, że obie religie są takie same i żeby ludzie łatwiej zaakceptowali hinduizm. Udawanie, że wszystkie religie są takie same, jest równie nieuczciwe jak łączenie różnych praktyk religijnych. Na przykład coraz większa liczba chrześcijan używa imienia Jezus jako mantry. Twierdzą, że to metoda, która zbliża ich do obecności Boga. Jezus powiedział, że powtarzalna modlitwa jest nie do przyjęcia dla Boga. Maharishi Mahesh Yogi, założyciel ruchu TM, utrzymuje, że umieścił wschodnią medytację na mistycznej mapie świata. TM, mający ponad 3 miliony wyznawców, jest najsilniejszą organizacją guru, jaka podbiła Zachód. Nagłośniona w mediach wizyta Beatlesów we wspólnocie Maharishi w Indiach w latach 60. przekonała miliony fanów, że TM, tak zwana naukowa yoga, stanowi jeszcze pewniejszą drogę do szczęśliwości niż narkotyki. To, co czyni TM techniką wyjątkową i inną od pozostałych, to fakt, że oferuje oświecenie bardzo szybko. Zaczęłam odczuwać zagubienie w sferze, która nazywana jest absolutem. Maharishi nauczał, że wszyscy pochodzimy z tej nicości, że stanowi ona źródło naszej świadomości, naszych myśli i czynów. Podstawowym dążeniem Maharishi jest reklama Siddhi Yogi, która ma rozwijać siłę ludzkiego umysłu, na przykład w lewitacji. Te kursy, jak większość programów guru, kosztują tysiące dolarów. Rob zdołał sfinansować zaawansowane kursy dzięki rządowemu programowi pożyczek dla studentów, które wyniosły 6 tysięcy dolarów. Podczas tych sesji spotykają się bardzo dziwni ludzie, mówią różnymi językami, krzyczą i wrzeszczą. To prawdziwe szaleństwo. Wszyscy skaczą na piankowych podkładkach i latają w powietrzu. Rajneesh jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych guru w Indiach, głównie ze względu na poparcie dla szokujących praktyk seksualnych jako warunku osiągnięcia zbawienia. Jego odmiana jogi nazywana jest dynamiczną medytacją, stanowi typową dla New Age kombinację hinduizmu i psychoterapii. To ćwiczenie polegające na gwałtownym oddychaniu i hiperwentylacji ma obudzić węża siły nazywanego kundalini, który zdaniem guru leży zwinięty u podstawy kręgosłupa. Uprawiałam medytację dynamiczną codziennie. Nazywaliśmy ją też medytacją kundalini. Rozpoczyna się oczyszczającym oddychaniem. Jej celem jest przemieszczenie energii z głowy do ciała. Po prostu się oddycha.
Następna faza, faza krzyku w medytacji dynamicznej, to jakby w końcu miało się możliwość wyładowania złości, niczym we wczesnym dzieciństwie. Gdy człowiek dochodzi do trzeciej fazy, która polega na skakaniu w górę i wołaniu hu, jest już właściwie nieobecny w swoim ciele. Nie pamięta się prawie nic z tego, co się wówczas działo. Moje najbliższe skojarzenie to zupełna bezmyślność. Dochodzi się do punktu, w którym umysł rzeczywiście opuszcza ciało. Ciało skacze, a twój głos woła hu, ale to nie ty to robisz. Stajesz się jednością z tą całą energią. Następna faza to faza spokoju, gdy ktoś woła stop. Przez 30 minut odbywała się całkowita katarzis. Po takim czasie niezwykle intensywnego ruchu ogarnia cię poczucie absolutnego spokoju i bezruchu. Mój umysł zatrzymuje się i czuje się jednością z całym wszechświatem. Pojawia się coraz więcej pochwalnych doniesień pełnych uznania dla guru i ich pseudopsychologicznych technik, ale nie wspominających o tysiącach przypadków emocjonalnych i umysłowych załamań, szaleństwa, samobójstw, pobić, morderstw i gwałtów, do których dochodzi w ośrodkach guru na całym świecie. Niepokojąca jest świadomość, że te niebezpieczne techniki mające prowadzić do oświecenia wdraża się w psychoterapii oraz ośrodkach psychologicznych, a nawet akceptuje się w kościołach protestanckich oraz katolickich i w seminariach. Najszybciej podbija zachód joga zwana tantrą, podstępnie przedstawiana jako egzotyczny sposób na wzmocnienie przeżyć erotycznych. Jak wszystkie techniki jogi, ma ona prowadzić do opętania przez demony w celu przerwania łańcucha reinkarnacji. W tantrze zaawansowani adepci pozwalają sobie na najbardziej zwyrodniałe zachowania, począwszy od składania ofiar z ludzi, po seksualne perwersje i czarnoksięstwo. Joga tantryczna to najwyższy wyraz hinduizmu. Można powiedzieć, że to czarna i tak zwana biała magia, w której budzi się szakti. Moc kundalini, psychiczne siły, które jej towarzyszą, nabierają pełnej mocy, a człowiek, zależnie od swoich osobistych preferencji, może je przekształcić albo w czarną magię, która obejmuje rytuały medytacyjne nad odciętymi głowami, ludzkimi głowami, spożywanie fragmentów ciała pozostałych po kremacji i innych przerażających praktykach. Albo można je spożytkować na tak zwaną białą magię, w której wykorzystuje się tę moc do uzdrawiania, dla dobra ludzkości. Jednak Anton LaVey, papież pierwszego kościoła satanistycznego, określił to jasno. Powiedział, że wiara w coś takiego jak biała magia to mitologia, że biała magia nie istnieje. Wszystko to ma swoje źródła w okultyzmie i nie ma zupełnie nic wspólnego z Bogiem. Toby jest nauczycielem jogi w skandynawskiej szkole jogi medytacji Warhus w Danii, która propaguje jogę tantryczną. Tantra oznacza uwolnienie umysłu poprzez rozszerzenie świadomości. Oznacza to, że potrafimy coraz lepiej radzić sobie z rzeczywistością w codziennym życiu. W Indiach medytacja stanowi sposób odseparowania człowieka od jego otoczenia. Jak to się różni od biblijnych metod radzenia sobie z aktualnymi problemami i stresami? Przede wszystkim nie da się odciąć od otoczenia poprzez zagłębienie się w sobie i wyobrażenia, że ma się kontrolę, że się uciekło. Otoczenie nadal istnieje, problemy nadal istnieją.
Medytacja, którą znamy na Zachodzie, a która zawsze oznaczała kontemplację, to coś całkiem innego. Na przykład w psalmie pierwszym czytamy: nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. W psalmie 119 jest mowa o medytacji nad Bożymi ustawami, postanowieniami i prawami. Na wschodzie medytacja ma znaczenie odwrotne. Oznacza, że człowiek się wyłącza, nie kontempluje, nie wchodzi w inny stan świadomości. Można się koncentrować na drżącym płomieniu, na czubku własnego nosa, czy trzecim oku na środku czoła, ale cała idea polega na wyłączeniu się, na uwolnieniu się od świadomych myśli, od czasu i miejsca, wszystkiego, co nas otacza, i wejściu w inny stan. Ponieważ Hindusi wierzą, że tworzą rzeczywistość własnym umysłem, więc można ją po prostu wyłączyć. To nie działa. To nie jest prawdą. Nie tworzymy rzeczywistości za pomocą umysłu. Ja nie stworzyłem na przykład atomu, gwiazd, odległych galaktyk. W samym atomie jest cały wszechświat, którego naukowcy jeszcze nawet nie zbadali. Sugestia, że mój umysł stworzył rzeczywistość, jest po prostu śmieszna. Jakie psychiczne i duchowe zagrożenia tkwią we wschodniej medytacji? Jednym z najoczywistszych jest rozczarowanie, gdy się odkryje, że mimo tego, co nam mówiono, nie da się manipulować rzeczywistością. Dochodzi nawet do procesów sądowych. To okropne sprawy. Na przykład ktoś przyłączył się do źródła życia, bo myślał, że nauczy się manipulować rzeczywistością za pomocą myśli. Pamiętam przypadek kobiety, która sądziła, że siłą umysłu potrafi zmienić czerwone światło na zielone. Przejechała więc na czerwonym i miała wypadek. Oddała sprawę do sądu i otrzymała $800,000 odszkodowania. Można przeżyć ogromne rozczarowanie. Jednak kwestie duchowe są jeszcze gorsze. Na przykład W. Brue Joy, który był lekarzem medycyny, zaangażował się we wschodni mistycyzm i został guru. Twierdzi on, nikt nie wie, czym są siły psychiczne. Oczywiście te, które rozwija się w innych stanach świadomości. Ani wszystkie ich aspekty, które próbowano poznać od tysiącleci, by opanować tę wiedzę. To jest igranie z ogniem. Zaskakuje mnie, że ludzie to robią. Dalej pisze, wykorzystywanie tych mocy jest niebezpieczne, może doprowadzić do psychozy, pogłębienia neurozy, przyspieszenia procesów chorobowych lub do samobójstwa. Ten człowiek mówi, w rzece roi się od piranii. Musicie płynąć naprawdę szybko, jeśli dotrzecie na drugi brzeg, to czekają tam na was okropne moce. Istnieją różne poważne zagrożenia, ale najgorszym jest kontakt duchowy. A o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby skontaktować się ze światem duchów, znaleźć duchowych przewodników. Rozmawiałem z wieloma ludźmi uprawiającymi jogę. Nawiązali oni kontakt z jednostkami duchowymi, które poprowadziły ich potworną ścieżką zła i destrukcji. Pamiętam mojego przyjaciela, który był wyznawcą metody rebirthingu. To kolejna tendencja polegająca na cofaniu się w przeszłość, tak jak w psychoterapii, i ponownym przeżywaniu własnych narodzin. On został chrześcijaninem i stwierdził, iż obserwując cały ruch New Age, przekonał się, że te techniki mają na celu wyważenie drzwi i przełamanie barier, które wyposażył nas Bóg, by chronić nas przed inwazją demonów. A o to właśnie chodzi w całym pogańskim świecie. Jednym z powodów, dla których judeochrześcijańska Biblia ostrzega przed okultystycznymi praktykami, takimi jak joga tantryczna czy medytacja, jest fakt, że narażają one nas na duchowe oszustwo dokonywane przez demoniczne siły, których celem jest odwieść ludzi od poznania prawdziwego Boga. To tragedia, ale wielu chrześcijan, którzy naiwnie oddali się tym praktykom, czuło potem przymus, by zmienić lub odrzucić swoją wiarę. Typowym efektem ubocznym medytacji jest zamiana Boga na własne ja.
Maharishi Mahesh Yogi, twórca medytacji transcendentnej, powiedział, że celem jego medytacji jest osiągnięcie spokoju i świadomości, że ja, medytujący, jestem Bogiem. Piosenkarz John Denver powiedział podobno po medytacji: mogę zrobić wszystko, niedługo zostanę Bogiem. Aktorka i pisarka Shirley MacLaine twierdzi, że medytacja pomogła jej zrozumieć, że jest Bogiem. Choć joga sprzedawana jest na Zachodzie poprzez różne sztuczki i techniki, okultystyczne podstawy pozostają takie same. U jej źródła leży nadzieja na nieśmiertelność, a jej ostatecznym celem jest uświadomienie sobie własnej wewnętrznej boskości. Stanie się Chrystusem, jak to nazywają jogini. Mimo zapewnień, że joga to tylko ćwiczenia fizyczne i nie ma nic wspólnego z religią, stanowi ona sedno hinduskiej duchowości. W efekcie prowadzi do dziedziny duchowej, do medytacji, podczas której człowiek patrzy w siebie, by odnaleźć swoje prawdziwe ja, a odnajdując je, wierzy, że odnalazł Boga. Teraz, gdy oglądam się w przeszłość, przeraża mnie, że zaczęłam czuć, iż jestem Bogiem. Jako Bóg mogłam kształtować całe swoje życie i swój wszechświat zgodnie z własnymi życzeniami. Ćwiczenia oddechowe mają nauczyć nas, jak wchłaniać pranę, kosmiczną siłę życiową, kierować ją do czakramów, psychicznych kanałów i budzić w ten sposób moc szakti, moc kundalini, budzić moce psychiczne, stanowiące istotny i integralny element jogi. Bardzo wolno oddychamy przez nos. Bardzo wolno. Wdech i wydech. W technikach oddechowych czyha wiele niebezpieczeństw. Nawet pisarze i propagatorzy tych ćwiczeń ostrzegają, że nie tylko mogą one zapoczątkować choroby psychiczne, przez które ludzie lądują w szpitalach psychiatrycznych na resztę życia, ale też mogą otworzyć umysł i duszę na demoniczne moce. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczne jest popadanie w stan medytacyjny, w którym umysł staje się zupełnie pusty. A to przecież stanowi ostateczny cel jogi. To jak otworzyć drzwi, zupełnie nie mając kontroli nad tym, co przez nie wejdzie. Panuje powszechne przekonanie, że pewne techniki jogi mogą służyć jak zwykłe ćwiczenia fizyczne. Ale nie taki jest cel jogi. Można to porównać do wstąpienia do wojska. Żołnierz może stać się silniejszy i zdrowszy, jednak celem armii nie jest opieka zdrowotna, lecz uczenie, jak zabijać. I taki też jest cel jogi. Wszystkie ćwiczenia pomyślane są tak, by zabijać wolę, umysł oraz emocje, uwalniając w ten sposób duszę z nieskończonego cyklu reinkarnacji. Myślałam, że się umacniam, ale tak naprawdę popadałam w zmieniony stan świadomości, w formę autohipnozy, która bardzo osłabia. Ale ta słabość sprawiała, że bałam się z tego zrezygnować. Największym niebezpieczeństwem w praktykowaniu medytacji transcendentnej było uzależnienie od samej techniki. To tak jak z narkotykami. Człowiek uzależniony nie chce zrezygnować z narkotyków, ponieważ sprawiają mu przyjemność i wydaje mu się, że bez nich całe jego życie się rozpadnie. Wydawało mi się, że będzie tak, jakbym miała odejść z raju i nagle stać się starą, słabą i rozbitą. Bałam się, że stracę jasność umysłu i energię. Ale kiedy to wreszcie rzuciłam, zyskałam wszystko to, czego nigdy nie miałam medytując. W psalmie pierwszym Dawid mówi o człowieku błogosławionym, mężu Bożym. Jedną z jego cech jest to, że dniem i nocą medytuje nad prawem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: wszystko, co jest godne, co sprawiedliwe, co czyste, zasługuje na rozmyślanie. Jeśli będziemy to czynili, Bóg pokoju zachowa nasze serca i umysły. I tak powinien czynić chrześcijanin, medytując nad Panem i sprawami Bożymi.
To coś zupełnie różnego od wschodniej medytacji, która oczyszcza umysł, by mogły go nawiedzić inne wizje i wyobrażenia, zaludniając panującą w nim pustkę. Chrześcijańska medytacja nie tworzy umysłowej pustki, lecz pomaga się skoncentrować na chwale Bożej, na szczęśliwości Bożej i na tych sprawach, które wnoszą w nasze życie prawdziwy Boży spokój. Szatańskie oszustwo daje wrażenie fałszywego poczucia spokoju, ale w końcu prowadzi do trwogi. Nie przyjmujcie szatańskiego substytutu, lecz skupcie swoje serce i umysł na Bogu i Jezusie Chrystusie, a bogactwo Jego spokoju na zawsze was wypełni. W każdym z nas jest pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Człowiek zawsze próbował zapełnić ją sprawami tego świata, ale tylko relacja z naszym Stwórcą może dać nam pełne zadowolenie. Pismo Święte ukazuje nam, jak możemy się z Nim pojednać, czyli za pośrednictwem Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy. Chuck Smith oraz Carol Matyściana. Zapraszamy na kolejny program z cyklu Inwazja Pogan.